Witam Was bardzo serdecznie w moim nowym, drugim specjalnym Zagrajmy, jakim jest Doom 1 w wersji Shareware, bo to tylko pierwszy epizod jest dostępny na engine'ie Dooma 3. Tak jak był z Doom 2 poprzednim, moim pierwszym nowym specjalnym Zagrajmy. Także zaczynamy nową grę na poziomie trudności Hard Me Plenty, bo Nightmare byłby zbyt trudny, bym często ginął. A tak Hard Me Plenty to jest najbardziej optymalny poziom trudności. Albo obejrzymy sobie stosowne intro i na razie się nie będę odzywał.
No i mamy pierwszy poziom, The Hangar. I tu od razu na samym początku będą sukinsyny z shotgunami, ZSEC, zombie. Celowo tutaj ściszyłem muzykę, żeby słyszeć, skąd jaki przeciwnik do mnie idzie. Także muzyka będzie minimalnie tylko słychać. Krz, krz, krz. Już idą skurwiele. Wysadziłem cię beczką, skurwielu. O, kile. Beczką dostałeś, skurwielu. O, kile, o, kile. Oj, będzie tutaj w chuj śmiechu. Tak jak w Doomie 2 było na Engine'ie Doom 3. Kurwa. Beczki też będę rozwalał. Także tu jest doskonałe odzwierciedlenie, oddziaływanie dźwięku 5.1, skąd jaki przeciwnik nadchodzi. Dlatego celowo muzykę ściszyłem. Żeby mi nie przeszkadzało. No tutaj sobie tą zbroję wezmę, tak jak w klasycznym Doom. Tu się podnosi na tym silniku, a tam była normalnie na podejście. Detale wszystkie to dodano na tym silniku, a tego czegoś nie było w oryginalnym. A tu sobie sekret otworzymy. Tam kolejne skurwysyny będą. Już mnie zauważyli. Już idą, skurwiele. O! O, któryś zginął, bo na truciznę wszedł. O, kile. O, koka cicicia. O, ja pierdolę. Ale zhaltowali mnie. O, jest wysoki poziom trudności. To i obrażenia będą wysokie. O, kile, o, kile. Ja pierdolę. Tu gdzieś powinien być broń. Tu któryś na truciznę wszedł. Gdzieś tu powinno też być pistolet. Dobra, nieważne. Weźmiemy sobie tą zbroję niebieską, bo to jest drugi rodzaj zbroi, daje, uzupełnia aż do 200. Jak wchodzimy w truciznę, to tylko życie tracimy, nie tracimy zbroi. A w klasycznym Doomie oryginalnym było, że zbroja też spadała. Tu kolejne skurczysyny będą. Już słyszę, że któryś tam idzie. Dobra, to ja sobie tym tunelem zejdę tam na dół. Krz, krz. Ciofek, cioku. Się rozchlastałeś, skurwysynu. Także doskonale słychać dźwięk, skąd kto nadchodzi, we wszystkich głośnikach. Słyszę. Doskonałe odzwierciedlenie dźwięku 5.1. O, koka cicicia. O, koka cicicia. No bo tu iga. A bo tu iga. O, koka cicicia.
Tu jeszcze sobie sprawdzę. Dobra, nie ma nic. Cofnę się tutaj. No bo tu iga. Skurwysynu. Co ty kurwa ćwiczysz? Mówię, będzie masa śmiechu, masa. To se później tu wejdziemy. Aha, to jeszcze się nie otworzyło. Dobra, na razie tu wszystko porozwalamy. Tego impa też tu zabijemy. Na razie do wyjścia jeszcze nie idziemy. Doskonale, doskonale. Zajebiście sobie tak pograć w Duma 1 na Engine Doom 3. Nawet jak tylko jest pierwszy epizod. No i tu się teraz ta sekret otworzył. Z-Sek będzie z shotgunem. Kofek Choku. No i to ta winda się opadnie, ten podnośnik, jak wejdziemy w ten, no, pentagram. O. Nie, jeszcze nie. To jeszcze dalej musimy pójść. To jeszcze zapomniałem wziąć. Dobra, to jeszcze pozbieramy te fiolki. Dobra, możemy iść. O, widzicie? Opadło. Widać było. Ciekawe, czy jeszcze jakieś fiolki nie zostały. Chyba już wszystkie pozbierałem. Tak jak w oryginalnym Doomie 1 były. Dały jeden punkt życia, to tu też dają. Nie, to wszystkie pozbierałem. Dobra, idziemy do wyjścia. Masa śmiechu będzie, masa. Jak będę zabijał Z-Sek. Tak jak było w Doom 2 na Doomie 3. W podstawowym Doomie 3 i w dodatku Resurrection. No tu się kończy pierwszy poziom The Hangar. No mamy 100% secrets, 100% kills i 85% items. Czyli gdzieś 10 itemów gdzieś opuściłem. Ale najważniejsze jest kills i secrets.